Słownik wojny jest przede wszystkim słownikiem, który faktycznie wyjaśnia znaczenie pewnych słów. Słów, które zmieniły swoje znaczenie podczas wielkiej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, albo słowa, które zyskały nagle sens, którego wcześniej nie miały, albo też słowa, które straciły sens. W każdym razie słownik wojny jest próbą uchwycenia rzeczywistości, wojennej rzeczywistości, poprzez język, poprzez to, przy pomocy czego my opisujemy swoje doświadczenie. Słownik wojny to jest słownik rozmów też, bo jest osadzony na rozmowach z bardzo różnymi ludźmi. Rozmowach, które miałem w ciągu pierwszych tygodni rosyjskiej agresji na dworcu we Lwowie, w schroniskach dla wymuszonych przesiedleńców, po prostu na ulicy, w kawiarniach. To są rozmowy z uchodźcami, z lekarzami, z ludźmi, które pomagały osobom przemieszczonym, z artystami, z aktywistami społecznymi, z kolegami, pisarzami też. Bardzo różne głosy tam brzmią, ale wszystkie te głosy opowiadają przede wszystkim o tym, jak zmienia się rzeczywistość naszego języka pod wpływem wojny, pod wpływem poczucia niepewności, niebezpieczeństwa, jak w języku odzwierciedla się zmiana stosunków międzyludzkich też w czasie tej agresywnej wojny. Ale oprócz zapisanych przeze mnie i odbytych przeze mnie rozmów z różnymi osobami, w słowniku też są teksty napisane przez współautorów i współautorki, które dołączały do tego projektu już w trakcie, po przeczytaniu pierwszych opowieści, które publikowałem na stronie facebookowej. Mnóstwo osób zechciało w jakiś sposób dołączyć do projektu i z książki, którą na początku wyobrażałem sobie jako taki mój projekt dokumentalny, dokumentalno-literacki, zrobił się jakiś, nie wiem, projekt społeczny po prostu. Bowiem nie jest to zwykła książka pod każdym względem. Też nie uważam tę książkę za swoją autorską książkę i nie uważam się za autora, tylko za kogoś, kto ułożył słownik, kto pomógł tej książce się ukazać, ale brzmią tam najrozmaitsze głosy i także bardzo ważna jest rola artystki, która zilustrowała, graficzki, która zilustrowała ten słownik, bo te ilustracje moim zdaniem też opowiadają swoją historię. Nastia Awramczuk opowiedziała też poprzez, nie poprzez słowa, tylko poprzez obrazy, swoją historię wymuszonej ewakuacji spod Kijowa. I jej głos też jest tam słyszalny, mimo że są to tylko elementy wizualne. Pomysł wziął się po pierwsze spontanicznie, po drugie z pewnej niemożliwości pisania, którą czułem na samym początku tej pełnowymiarowej wojny, pod koniec lutego i na początku marca 2022 roku, szukałem sposobu na to, żeby w ogóle jakoś wyrazić tę rzeczywistość, która mnie otaczała, której byłem częścią. I potem, gdy się przekonałem, że brak mi moich słów, że w moim słowniku, w moim wokabularium, w mojej wyobraźni nie znajduję odpowiednich instrumentów, zacząłem słuchać. Zrozumiałem, że jedyne, co jestem w stanie napisać, jest dokument. Tylko na samym początku jeszcze nie wiedziałem, jaki będzie ten dokument, bo mogły to być po prostu reportaże. Mógł to być dziennik, czyli jednak mój tekst. Ale w ostateczności jest to właściwie książka rozmów, nawet fragmentów rozmów.
tylko jest zorganizowana tak alfabetycznie i osadzona na pewnych słowach, a nie na czymś innym. Więc do pewnego stopnia było to spontaniczne, jest to wynik spontanicznego poszukiwania pewnego sposobu dać sobie radę z rzeczywistością. Słownik wojny jest takim zaproszeniem do rozmowy, do współodczuwania. Nawet nie do współczucia koniecznie, tylko do współodczuwania. Bowiem słownik wojny jest lekturą niewymagającą jakiejś specjalnej, bardzo rozległej wiedzy kontekstu, jak w konsekwencji czego, w jaki sposób i dlaczego ta wojna się zaczęła, dlaczego Rosja napadła Ukrainę, dlaczego w tak okrutny sposób ta agresja się odbywa. Ale jest to jakby takie emocjonalne zaproszenie do głębszego wejścia do tego kontekstu. Jest to taki trochę jakby emocjonalny wstęp do szerszej i bardziej szczegółowej rozmowy. Więc tak jestem świadom, że słownik wojny to jest trochę popularny, to jest trochę literatura pop być może. Nie jest to, no nie jest to książka z najwyższej półki intelektualnej, ale też nie to było moim celem. Moim celem było wywołanie empatii, tak? Jak przekazać te głosy w taki sposób, żeby one naprawdę poruszyły i żeby motywowały czytelników, przede wszystkim czytelników zagranicznych, do tego, żeby zadać swoje własne pytania. Niestety wojna się jeszcze nie skończyła, jeszcze nie zwyciężyliśmy i nie tylko, nie wszystkie historie są opowiedziane i wysłuchane, ale też niestety niektóre historie wciąż dzieją się. A być może niektóre historie nawet się zaczynają dopiero. I byłoby to bardzo nieodpowiedzialne, gdybym skończył ten projekt, gdybym postawił kropkę. Musiałem w pewnym momencie zakończyć dość formalnie ten słownik, żeby książka się ukazała, bo poczułem, że akurat w tym momencie jest potrzebna, że trzeba, żeby już jakby zdobyła się na pewną formę. Ale też świadom jestem, że jeszcze daleko do końca będzie jakaś kontynuacja słownika. Ale jeszcze nie wiem, czy to będzie tom drugi słownika i że będzie ten drugi tom zorganizowany w taki sam sposób jak pierwszy. Być może będzie to jakaś inna forma. Może zbiór reportaży. Może jakaś proza dokumentalna, może jeszcze coś, ale historie trwają i oczywiście wciąż tych historii słucham.